Siemanko, witam was wszystkich ponownie w zagraniu w Fallout Tactics Brotherhood of Steel. I tutaj, może to jest zły przykład, ale na przykład tutaj mamy zupełnie inne stroje. Między innymi cała drużyna, czy raczej połowa, ma pancerze wspomagane, super mutanci nie mogą. Natomiast ja mam jakiś ulepszony, udoskonalony pancerz wspomagany. Okej, dobra, to tak zrobiliśmy, żeby znikło nagrywanie. I ciśniemy do kolejnej misji. Już sobie wszystko tam, apteczki przyszykowałem. Strzywaczowi też dałem kilka ultra steampacków, czy super steampacków. W każdym bądź razie te takie pomarańczowe. Co tu jest? Wow! To mi źle wróży! Poczekaj, gościu. Gość od Nuka Coli w pełni sił. Gościu, co ty chcesz? Czekaj, ja tu sobie zapiszę, bo ty nie wiem, co mi zrobisz. Zabijesz go? Czemu go nie możesz zabić? Nie róbcie se jaj. No to może maszynówką się uda. W końcu supermutant chyba go zrani, nie? A, o to mi chodziło! Ja, pięknie! Co ty masz? Nuka-Cola! O, aż tyle tej Nuka-Coli? Ho! Czy było to opłacalne? No mamy Nuka-Colę, możemy się leczyć. Właściwie to nasz supermutant będzie mógł się leczyć Nuka-Colą. Znaleźliśmy przynajmniej kolejną jakąś tam lokację. A tymczasem ciśniemy na konkretne zadupie, bo aż tam daleko. Boże, co oni tam widzą? Już to jest zadupie kosmosu. Tam nic nie ma. Tylko już śnieg został. Ha. Cały czas tylko roboty i roboty. Buena Vista, ja mówię jakiś Bion. O, uciekamy szybko. Tu już jest śnieg. No jasne, sturnie. O, ho, ho, ho. Co? Nie, dziękuję. Nie mam zamiaru się spotykać z taką armią. Właściwie mógłbym, ale musiałbym być w czołgu. Wtedy mógłbym sobie pojeździć na takich gostków. A tak to raczej nie ma szans. Co to tak nie pozwoli mi dojść do bazy? No! Wreszcie! I od razu save na dwójeczkę. Okej. Pyk. Zobaczymy, co tam będzie. Spocznij, żołnierzu. Spoczywam. Co jest? Zabezpieczyć ten teren i to już! Cała misja zda się psu na budę, jeśli nie zrobimy swojej roboty i nie przejdziemy przez drzwi! Ricardo, Wenda! Na prawo! Naprzód! Biegiem! Okej... I co ja mam zrobić? Bo nie pamiętam od prawa... Zaraz, rozmowę mapa. To miejsce status ze względu na silne zakłócenie pola elektromagnetycznego i wysoki poziom radiacji nie udało się uzyskać danych zwiadu Echo Boya. Lol, to ja będę tak łaził. Tu jest blokada. Tu mogę iść chyba. Nie no, dobra, no jak przy wejściu już od razu jestem tutaj. No to tutaj idziemy. Kto pierwszy pójdzie? Wow. To mi się bardzo nie podoba. To tony. Tony, chodź tu. Weźmiesz od razu to. I lunetę weźmiemy. Mamy... O, już takie dźwięki są. O, uciekaj! Nie reagujesz?
To aż dziwne. Dobra. No to teraz będziemy zapisywać oczywiście jakże często. Już ta muzyka epicka. Czemu on ma taką do dupy broń? Się nie powinienem się rzucać. Wow. Zajebiście to wyszło. A może to przez to, że mam pancerze wspomagane? Niebywałe. Naprawdę. Być może już wcześniej mogłem pancerze wspomagane, a ja głupio... Oczywiście... Czemu by nie? Nie kupowałem i nie sprawdzałem, czy są. Bo przez dłuższy okres czasu w ogóle nie sprawdzałem. Boże, ile tej amunicji. Trzeba tak... Mniej więcej, żeby... Już doładowany? O, dobra. Czy ja tu mogę przejść? Chyba nie. Niestety nie, czyli idziemy gdzieś tam. Przygodo, przybywaj! Najlepsze jest to, że w ogóle mapy mi nie pokazuje. Łooo! Spierdzielać wszyscy, wszyscy! Ja tu zostaję, luneta też. No. Teraz to można ciechać. Co to miało znaczyć? Chuck Norris, chodź tu szybko. To było dość ryzykowne, nie powiedziałbym zaraz. Gdzie ja zapisałem? Przy tej akcji, kurna! Patrzcie, jaki głupi, zasrany robot! Żeby nie móc sobie poradzić. Zadyszka, no pięknie. Głupi mały robocik zwiadowczy mnie już wycackał. Bo ja lecę jak, za przeproszeniem, pojebany. Na fula do przodu. A to powinienem pojedynczo. Może Tonego też wezmę. Chuck zostaje. Gdzie jest? Tu jest luneta, dobra. To trio bierzemy. O! Uciekaj, uciekaj, chodź tu szybko! Uciekać, uciekać! Zajebiście, no, dawać! No! Dobrze, że nawet doładowałem sobie trochę więcej tej amunicji. W sumie dałem sobie tak, żeby miało 800. O, pole siłowe. Czy my to damy radę w ogóle otworzyć? Pole siłowe, no. Nie, nie ma szans. Kurna, no. No to jak ja mam iść? Tu mamy jeszcze jakieś wejście. No zobaczmy, co tam jest. Jakieś nagrobki. Ktoś tu pewnie musiał zginąć przez głupie roboty. Czemu ja tak nieumiejętnie to wziąłem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wstrząs mózgu. Muszę przyznać, że... Idę jak idiota, ale... Jakoś wychodzi to skutecznie póki co. Nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy, na razie to wychodzi jako tako. Jak tam amunicja? No, już coraz mniej. Mogłem sobie doładować do 800. Znaczy nie, 800 miałem. Tylko, że powiedzmy gdzieś... Może 1800. Może tutaj jest wejście? O, o, robot się obudził. Niestety, robocie, nie uda ci się to.
Trochę amunicji przy okazji zbierzemy. A skąd ten robot miał granat? Roboty w ogóle umieją granaty? Granatami rzucać? No to tak, no to skoro tu się nie da wejść, to gdzie? Moje pytanie. No tu jest pole siłowe. Tu jest tylko wejście, ale tu nie ma nic. Tu jest dzban, może coś w dzbanku jest. Czek, przeszukaj. Może tam kluczyk jest? Ale by były jaja. Nie. Nie, to by było za proste. Tu jeszcze coś jest. Może tam coś się ukrywa. No wiecie, nie wiem jak otworzyć to pole siłowe. Może po prostu jakimś wytrychem? Jak nie, to będę musiał rozkminić, o co w ogóle chodzi, poza nagraniem. O! Widzę, że ktoś tu mnie chciał wykiwać, ale to ja go wykiwałem. No, czyżby nic, pustka. Co w ogóle ten robot tutaj robił na skraju? Ciekaw jestem. No, przeszukaj go. Co on ma? Miotacz ognia. Na co mi miotacz ognia? I na co jemu miotacz ognia? Kogo chciał zajść? I nie wiem, co mam robić. Pole siłowe. Przecież nie będzie mówiło, że zamknięte. Otwieranie. Nic się nie dzieje. Wytrychy. Nie to chciałem. Co ty robisz? Nic się nie dzieje. Kurna. Nie wiem, co mam robić. Ta gra dała mi coś, czego nie wiem. Co mam dalej robić? Co mam gro robić? Przecież chyba nikt tutaj nie ma. Kurna no. Bez jaj. No tam się nie mogę dostać. No mam się tu dostać, jak nie mam. Tu jest jakieś konsola sterowania. No właśnie. Pewnie wyłączę pole, tylko jak tam dojść? No tu jest zamknięte. No to tu idziemy, idziemy. O, jaki ja jestem ślepy. Czak, szybko, zbiórka. Kurna, jak ja nienawidzę czegoś takiego. Widzicie te drzwi? To jest po prostu tak oczywiste, że tu są drzwi. Tak się zlewają z otoczeniem, że to jest po prostu szok. Zszywacz, tony tu. Wektor, odejdź. Czak, odejdź. Kogo tu jeszcze mamy? Dobra, ja zaraz otworzę. Zszywacz. Zszywacz, kliknij się, jak cię klikam. Dziękuję. Okej. No, wykminiłem przynajmniej, co mam dalej robić. Nic, nie widzę. Ciekawego, dobra, no to bierzemy tonego. O! Agresywność, panowie i panie. Czemu z takim opóźnieniem? Zwłaszcza ty, Luneto, dlaczego nie strzelałaś? No, tak to sobie ciechać możemy. Jak mam taką broń. Coś tu się chyba... No właśnie. Uciekaj, uciekaj, bo cię zjadą. I będzie kicha z tego wszystkiego. No, pokażcie się. Gdzieś tam jeszcze jeden się czaił. Steam paczki. Wykorzystam je już do końca.
A ja chcę, żeby oni się pokazali. Jest jeden, dobra. Może zaraz drugi się pokaże? Tu nic. O, jest, jest, jest! O, super, wyśmienicie. O, idzie robaczek. Czemu on tak dziwnie idzie? Dobra, możemy przyjechać dalej. Luneto, bądź tak miła, podejdź. Oj, coś mnie tu szczela. Co mnie szczela? Nie widzę. Trzy życia. Teraz to ja jestem w sumie snajperem. Można tak powiedzieć. Oj, uciekaj. No, okej. Okay. Jak tam amunicja? Jest, dobrze. Pokaż się, robocie. Czyżby się rozwalił? Nie. Cóż za celność, robocie. Muszę to przyznać. Pokaż się. Może tutaj go zaszczelę? O! Tu jest jeszcze jeden. Widzieliście to? Pokazał się chyba. Na chwilę. A nie, to jest jego złom. Dobra. No to tak. Damy na razie gotowe. Wejdź, wejdź, wejdź. Okej, okay, dobra, jakiś błąd był. Luneta, tony i cała zgraja tych. Będziemy tutaj łazić i zbierać. Począwszy, zaczynając od naszego tragarza. Łach, 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 łach. Wiecie już, o co chodzi. Ktoś mi przerwał, oczywiście, jak zwykle. I od razu możemy wektor dać tu. Ona zbierze tu, a nasz supermutant tu. Złaś! Bądź tak miły, supermutancie. I zbierz to. Grenadier i... Też grenadier, co oni w ogóle? Tu jest jeszcze chyba trzeci, albo mi się tak zdaje. Nie, wydawało mi się. Dobra, tu i już szybciutko zbieramy, zbieramy, żeby nie przedłużać. Czas antenowy się kłania. Gdyby tak wszystko pięknie szło, to bym był bardzo miły. Bardzo wdzięczny znaczy się, nie bardzo miły. Na razie jestem miły dla gry, dopóki nie ma tutaj chamskich rzeczy, w sensie takich, powiedziałbym, że o, coś wyskoczyło. No dlaczego się klikacie we dwóch? Dlaczego mi to robicie? Wektor, odsuń się. Dlaczego się pytam? Chodź tu. Czemu? Uciekaj, uciekaj, bo to jest niebezpieczne. Uciekaj, uciekaj, bo cię zaraz zabiją. Proszę, nie zabijajcie go. Proszę, trzymać tu szybko, łaź. Znaczy, właś. Jakim cudem, ja się pytam? Jakim cudem? Wyrzucaj ten pistolet Gaussa, on jest zbędny. Trzeba teraz tu wszystkich wyleczyć pięknie. Bo to się robi niefajne. Dobra, idziemy, komando, oczywiście. Komando, akcja. O, już musiał dostać obrażenia. Teraz już nie zadziała twój trik, robocie. Bo ja mam gatlinga laserowego. Oj. No. Chociaż tyle, że za jednym strzałem. Aha, dobra, mamy terminal, to go włączymy. Wektor, jak tam ekwipunek?
Zajebiście, dobra, idziemy dalej. Zejdziesz tu. Tu, 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 dobra, tutaj drużyna, pyk. I teraz ciekawe, gdzie mam iść. O, to wejście aż się prosi, żeby tam wejść. Masło maślane, a czy tutaj są drzwi? Nie, to jest pole siłowe, to kogoś musieli tam uwięzić. Chyba tych... z Bractwa Stali, jak my nie mam. Supermutancie, powiedz mi łaskawie, czy ja ci nie kazałem kliknąć tego panela kontrolnego? Panela sterowniczego, przepraszam. No tak, kazałeś mi, ale mi się nie chciało. No to teraz ma ci się chcieć. Bo wyjdziesz tu. Na pierwszy ostrzał. Zadyszka, no jaja se chyba robicie. Nie, 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 to nie będziemy leczyć. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy są gdzieś jakieś czerwone kropki. Tutaj wygląda, jakby miał się bronić. Dobra, podejdziemy na razie tu. Jak coś, to będziemy spierdzielać. Będziemy musieli spierdzielać. Ile ten robot... Wejdzie, wejdzie spokojnie. Już maszyny się o to postarały. Pyk. I dobra, tutaj damy lunetę. Niech sobie idzie powolutku. O, uciekaj, uciekaj, sturmie. Czemu ty dostajesz obrażenia od sojuszników? Tutaj chyba nie ma żadnego wejścia. Wow, co to za maszyna? Czy to ma być jakiś boss? O, czemu ja dostaję obrażenia? Uciekaj, uciekaj. Kurna, nie podoba mi się, że tu jest taki robot. Czy to wygląda jakby normalnie? Przypominają mi się te, taki robot, co miały te klony z Republiki. O nie, co tam jest? Latający robot tam jest. Tu jest jakaś skrzyneczka, nie wiem, czy mi się będzie chciało. Właściwie mogłem iść tamtędy też. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Wow! Naprawdę? Jakim cudem? Nie, 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 nie. O Boże Święty, gdzie ja jestem? Dobra, zaraz się widzimy. To przechodzi ludzkie pojęcie. Szczerze powiedziawszy, nie chce mi się od nowa tego zbierać. I szczerze powiedziawszy, myślałem, że ja mam jeszcze tych rozwalić. Ale na szczęście, gra jest dla mnie łaskawa. Strzywacz. No i na szczęście luneta nie ma tej zadyszki. Kurna, ale ten robot mnie zaskoczył. Nie myślałem, że dopiero jak uruchomię ten panel, wtedy się będzie odzywał. A tu widzę coś takiego. Aż mnie zastanawia, czy... No nie udawaj, że nie wiesz, jak zejść. Nie zastanawia, czy w ogóle nie powinienem mieć broni przeciwpancernej. No coś takiego. No, a widzisz, a, zamyka się, dobra. Najpierw zrobimy tak, że ja będę takie, wiecie, ninja ataki robił, bo skoro ta broń jest najlepsza... Może teraz na inny slocik, żeby... nie zaprzepaścić sytuacji. Dobra, to skoro ja uruchamiam tego... O, właśnie. Czy on dostał jakiegoś paraliża? Bez jaj. I czy on mnie nie widzi? Pewnie widzi, ale bez jaj. Czy takim sposobem wykorzystałem jakiegoś buga, którym mogę go zabić do końca? Aż mi się nie chce wierzyć. I lepiej, żebym nie wykonywał innych ruchów, żeby dołożyć kolejnego bohatera, czy co? Może ten robot jest ślepy? Może lunetę tu jeszcze dam? Sprawdzimy to. Tylko, że mnie zaprzepaścił sytuacji.
Chyba on został powalony. Dobra, bierzemy szybko Tonego, póki on tu jest. Póki robot nie reaguje. No, widzę, że się bierzecie za naszego supermutanta. Uwaga! I to zszywacz nieprzytomny, jaja se robicie. Czemu ja tak źle zrobiłem to? Się wkurwiłem teraz. O, obudził się. No to tyle po super akcji. Coś tu się szczela. No. Już myślałem. Lunę, to pokaż, jak tam żywot naszego robota. No i tyle z tego było, co chciałem przyspieszyć. Zabijanie. No, jakoś to wychodzi, powiedziałbym. Nie jest źle. No i koniec. O! To był jakiś boss chyba, ale żem go wykiwał. Był taki sam boss wielki jak ten Robal, gdzie była pewna krypta. Jeżeli pamiętacie, to takie działka były. Nie pamiętam, jak się krypta nazywała. O, ile on ma wszystkiego. Tony, nie Tony. Chociaż Tony może iść, ale on ma amunicji do zebrania energetycznej. Uff. Uff, tak, uff. Jest z czego się cieszyć. To była pułapka godna. Zbieramy wszystko i lecimy. Co wy tam strzelacie? Jakiś robot się obudził? Dobra, no to co? Sejwik i... uruchamiamy panel. Może jeszcze sprawdzę, czy tutaj coś się... Nie, okej. Nasza trójka elitarna. Dopóki inni nie będą mieć broni energetycznych, to nie będę ich wykorzystywał, bo to nie ma sensu najmniejszego. Jeszcze spróbujemy załatwić tamtych. Żeby się nie okazało, że nagle otworzę to, roboty się obudziły. Okej, dobra, udało się. Uciekaj. Oj, 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 oj. Czemu w moich? Chwileczkę. Spokój. Tony, idziesz tu. Poważne uszkodzenia. Cieszy mnie ta wiadomość. Dobra, spokój. I teraz podejdziemy sobie, bo on poleciał gdzieś daleko. Gdzie ten robot? Tam się ukrył. Czemu ja celnąć go nie mogę? Dobra, jest cel. Tu jest jeszcze ta skrzyneczka. A tutaj nic nie ma. Czyli w sumie to można powiedzieć, że było łatwiejsze przejście. Pod tym względem. Że nie musiałem rozwalać tego wielkiego robota. Ciekawe, czy się wkurzy w końcu i podjedzie tu bliżej. Na razie coś ciężko z celowaniem. Jak powiedziałem ciężko z celowaniem, to gra powiedziała sobie złośliwie, że teraz wszystkie strzały będą celne. O, a teraz nie będą celne. O, o, proszę, jak złośliwie. Muszę mówić na opak. Wtedy będzie zajebiście. No i Gites, rozwalony robocik.
przygotowanie bitewne. I zobaczymy, co tu będzie. O, wojownicy nie żyją. To się... źle... to źle wróży dla mnie. Co tu jest? Wygląda na skomplikowane, no... oczywiście, że skomplikowane. No nie, nie róbcie sobie jaj, że... zamknięte, no... kolejna super zagadka. Zaraz, czy ja mam ten taki elektroniczny wytrych? Mam. Możemy go użyć. Nic się nie dzieje. No nie gadajcie, że ja tu muszę coś zrobić. Znowu. Będę musiał znowu główkować. Naprawdę. O, jeszcze tam była skrzynia właśnie. Możemy sprawdzić, co tam jest. Chociaż znając życie, nic tam nie będzie. Otwórzmy drzwi i sprawdźmy, co jest w skrzyni. Czarna skrzynia. O! Oj, nie. Robociku, nie pozwolę ci na to.